Jest też 6 czerwca, środa, jedziemy do Niemiec. Z pewną obudową, takie skrzynki prądowe dzisiaj będziemy zakładać. Troszkę nietypowa praca jak dla nas, ale o tym troszkę później. Zapraszam do kolejnego vloga. Dzień dobry! Witajcie, nazywam się Marcin Kubicki. Czas na śniadanko. No to nasze śniadanko. Jak? Dobrze. To mamy kontrolę niemiecką. Hallo. 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 Zoll kontrolę. Die Ausweise bitte. Wo geht's hin? Der Lokkontrolle? Speak English? Dokąd? Kropenstedt. 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 Do Magdeburga. Aha. Po kontroli chyba pozytywnie, jeszcze tylko dokumenty sprawdzam przez... przez koguta. Nie wiem, jak to się nazywa. A, mniejsza o to. Jest okej. Ale pierwszy raz miałem taką kontrolę. Kiedyś, 10 lat temu jeździłem z takim pośrednikiem za granicę, to wtedy dwa razy nas szczepali, a wtedy były troszkę inne czasy. Może troszkę dalej to było. Ale pierwszy raz, przynajmniej Mariusz pierwszy raz takie coś, nie? Mój pierwszy raz. Na pewno nie ostatni. Dotarliśmy. I o, to ten budynek, który robimy. Już zrobiliśmy jedną skrzyneczkę. Prąd. I zabudowa. Czasem i takie rzeczy trzeba zrobić, jeśli ktoś zamawia dużo innych rzeczy. Demontujemy, ogólnie mamy 6 takich skrzynek do zrobienia, do zamontowania. Całkiem sprawnie nam to idzie. Zamontowaliśmy kolejną partię na kolejnym piętrze i będziemy, myślę, że z 1,5-2 godziny skończymy wszystko i będziemy do domu jechać. Dlaczego tyle kilometrów, tak mało pracy i dlaczego w ogóle to robimy? Opowiem troszkę później. Jak to zrobimy? Zrobiliśmy wszystkie są zamontowane, ale z kąbek do hałdy. Thank you.
Co testujemy, jak ściemniesz. Widzisz na internecie. Okej. Okay. Główny wykonawca. Zdaje się mały. No. I czymś tak pomalowane jest. Patrz, jak to się prezentuje pięknie we drzwi. W jednej stylistyce. Powymyślał, ale daliśmy radę. Ale mamy klimę. Z tego SMS-a, co mi wysłałeś, to jest wszystko, tak? Tylko do tej, do Niemiec muszę zadzwonić, do te Asze, tak? Dobra. Ja się uwielbiam tak pisać e-maila. Jesteśmy już w Polsce, jedziemy na spokojnie. Będziemy przed 21 w domu, także dobry czas. Kolejny dzień w tym tygodniu, kiedy wyjeżdżamy tego samego dnia i tego samego dnia wracamy z Niemiec, robiąc robotę, robiąc dobrą robotę i nasz klient jest zadowolony. To dobrze. Ale w tym konkretnym dzisiejszym przypadku widzieliście, co robiliśmy. I jakby to nie było nie wiadomo co. Prawda jest taka, że średnio nam się to opłacało. Średnio. Bardzo średnio. Jeśli w ogóle to się opłacało. Jeśli mówimy tylko wyłącznie o zarobku. Więc pytanie brzmi, dlaczego to robiłeś, Marcin? Dlaczego ta firma robiła to? No, odpowiedź jest dosyć prosta, ponieważ jeśli ktoś zamawiał u nas dosyć sporą ilość, a w tym przypadku ten pan tam u nas zamawiał chyba około 60 lub 70 sztuk i chciał, żebyśmy zrobili też te zabudowy. I nie ukrywam, że robiliśmy te zabudowy po dosyć drastycznej, niskiej cenie. W normalnych przypadkach na takie coś się nie godzę, ale tylko wyłącznie dlatego się zgodziłem, że ktoś zamówił u nas dużą ilość sztuk. Myślałem, że to przywieziemy przy okazji, też z tymi drzwiami, ale niestety nic z tego nie wyszło, ponieważ pewne rzeczy się nie zgrały w czasie i dlatego też nie możliśmy tego przywieźć z drzwiami. Te skrzynki były już potrzebne, to przywieźliśmy specjalnie dzisiaj, żeby je zamontować, ponieważ już były robione korytarze, ludzie się tam wprowadzają i po prostu klient chciał, żeby wszystko było na gotowo. Czy warto jest takie rzeczy robić? No tak. Patrząc na to długoterminowo, to oczywiście tak, ponieważ myśmy zrobili to w atrakcyjnej cenie, te skrzynki. Ale tak naprawdę patrząc na ogólny zarobek, to się naprawdę rozmyło. Można powiedzieć, że zabraliśmy częściowy zarobek drzwi, aby pokryć i wyrównać to, że zrobiliśmy te skrzynki. Rekomenduję, żeby takie rzeczy robić, ale tylko przy dużych projektach. Takie rzeczy można dołączyć. Nigdy nie głódź się na to, a w przyszłości ja sam popełniałem takie błędy, że ktoś mi mówił, weź pan zrób mi ten stół, stolik, cokolwiek innego, a ja wtedy u pana zamówię na przykład drzwi, schody, ale niech pan mi zrobi to w niskiej cenie. Nein, nie, no, nie godzimy się na takie rzeczy. Dopiero przy konkretnym zamówieniu możemy z pewnych rzeczy zejść, wiedząc, że mamy już ustaloną cenę na inne rzeczy i że robimy na 100% i że mamy już umowy podpisane. W innym przypadku nie guć się na to, naprawdę nie guć się, bo to może być strata czasu, strata pieniędzy i może cię to kosztować dużo stresu. A powiem więcej, na pewno będzie kosztowało cię dużo stresu i dlatego róbmy takie rzeczy, ale w momencie, gdy wiemy, że mamy już konkretne duże zamówienie i to jest taki malutki dodatek, który się rozmyje. Nigdy nie godźmy się na to, że zanim cokolwiek będzie zamówione, to my już coś robimy po kosztach. Nie. Nie? Nie. Nie. Także to koniec dzisiejszego odcinka. My jedziemy już do domu. Zostało nam jakieś 2 godzinki. Nie będę was zanudzał trasą, więc do zobaczenia niedługo. Pozdrawiam.